Mam znajomego, żona kupuje tam jakieś, ma torebkę Louis Vuitton, która kosztuje 18 tysięcy czy coś takiego. Moja żona by takiego czegoś nigdy nie kupiła. Ja uważam, że pieniądz to jest jak tlen potrzebny do życia. Wiem, jak to jest, jak się nie ma wcale pieniędzy, bo tak się wychowałem. Więc może to mi pozostało, że no, tego tlenu jak nigdy nie za dużo. Gdybym miał wydać na coś 10 tysięcy dolarów, no to bym się zastanowił, ok, to za 10 tysięcy to ja mogę sponsorować studenta z Polski na tutaj w Stanach. I tak robię. Przemysł ten stary jest mało opłacalny. Taniej zrobić to w Chinach, Wietnamie czy gdzieś indziej, w Malazji. Nałożył cło na Chiny i no, efekt tego jest taki, że poszły ceny w górę, bo Chiny tego cła nie płacą, my płacimy, więc to właściwie nic nie rozwiązało. Coraz trudniej ludziom niewykształconym, ludziom bez fachu jakiegoś znaleźć zatrudnienie. 10 lat temu trzeba było płacić 2000 dolarów na dzień dla Accenture, konsultanta z Accenture czy z McKinsey czy skądś. Dzisiaj dostanie pan to za darmo, no 20 dolarów miesięcznie kosztuje ten chat GPT i to są dopiero początki. Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dzień dobry, Wojciech Siryk, Nam Zależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i Państwa gościem pierwszy Polak, który wprowadził firmę na giełdę Nasdaq, multimilioner, w zasadzie miliarder, Tat Witkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja standardowo przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, o aktywności pod tym filmem, kciuki w górę, komentarze, uwagi, pytania, opinie. Oczywiście o mojej akcji dziennikarskiej sklep.namzależy.pl/akcja. No i oczywiście o tym, żeby podawać ten materiał dalej. A my tymczasem przechodzimy do sedna naszej dzisiejszej rozmowy. Będzie to oczywiście rozmowa biznesowa, trochę gospodarcza. Moje pierwsze pytanie brzmi. Pan na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, a więc siłą rzeczy dobrze pan wie, co tam się dzieje. Ja mam takie pytanie. Nie wiem, na ile śledzi pan zagadnienia takie jak geopolityka. W Polsce to jest teraz bardzo modne. I tutaj mówi się między innymi o tym, że w Stanach Zjednoczonych niejako dostrzeżono, że za mało jest kapitalizmu przemysłowego, twardej, porządnej produkcji, a za dużo kapitalizmu finansowego, że Stany Zjednoczone potrzebują teraz konkretnych firm produkujących konkretne dobra. Że to teraz trzeba się zwrócić w Stanach ku przemysłowi. Czy pan coś takiego dostrzega? Raczej nie. Oczywiście politycy to mówią o tym, no ale politycy to mówią pod publikę. Przemysł ten stary jest mało opłacalny. Taniej zrobić to w Chinach, Wietnamie czy gdzieś indziej, w Malazji. Więc raczej, ale nie powiedziałbym, że stanie to tylko machinacje finansowe. To jest przecież technologia, biotechnologia, medycyna. Gospodarka usługowa bardzo się rozwija dynamicznie i ja uważam, że tu jest przyszłość. Jednym takim problemem w Stanach właśnie że jest taki rozkład, część ludzi w Stanach tych środkowych, tam Michigan czy Ohio, czy takie stany, gdzie był właśnie ten przemysł, ten przemysł coraz mniej, bo się nie opłaca, bo go taniej, jak mówiłem, można produkować wszędzie, w Meksyku nawet. Więc ci ludzie no, są do tyłu, a mieszkańcy na wschodnim wybrzeżu albo na zachodnim wybrzeżu, gdzie przemysł jest usługowy, polegający na wysokiej edukacji, technologii i tak dalej, ci obywatele żyją
dobrze, im się jest dobrze. I to są z reguły demokraci, a ci, co w środkach, Stanach Środkowych, są to republikanie. No, i jest taki rozłam teraz w społeczeństwie, dość duży. To zresztą nie tylko w Stanach, ale w Polsce też widziałem, w innych krajach. No ale czy ja tego nie zauważyłem, tak, że to wiem, że na przykład Trump nałożył cło na Chiny. I, no, efekt tego jest taki, że poszły ceny w górę, bo Chiny tego cła nie płacą, my płacimy, więc to właściwie nic nie rozwiązało. No dobrze, a czy to jest według Pana opinii problem tylko tych ludzi, których to bezpośrednio dotknęło? Tutaj Pan mówi o tym środkowym zachodzie na przykład. Czy to jest jednak problem niejako całego państwa amerykańskiego, całego społeczeństwa i jakoś to trzeba będzie rozwiązać? No, dam taki ciekawy przykład. W Kanadzie, w mieście Oshawa, gdzie mieszkali moi rodzice, ja też tam parę lat mieszkałem, tam była główna fabryka firmy General Motors, największy producent samochodów, i tam produkowali samochody na całą Kanadę. I w latach 70. moi koledzy, którzy nie poszli na studia, poszli pracować do General Motors, bo tam były dobre zarobki, dobre pensje, ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy pracowało w tej fabryce ponad 20 tysięcy ludzi. Dzisiaj pracuje mniej niż 2 tysiące, produkują tyle samo samochodów. Czyli technologia po prostu zmieniła cały ten świat przemysłu, także roboty na przykład, no, za pomocą robotów i różnych innych usprawnień, coraz trudniej ludziom niewykształconym, ludziom bez fachu jakiegoś, znaleźć zatrudnienie. I to jest takim problemem, często chyba nie tylko w Stanach. I właśnie, czy według Pana politycznie trzeba będzie ten problem jakoś rozwiązać? No bo niektórzy zwracają uwagę, że w tym tempie, to za chwilę w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o jakieś takie twarde, namacalne dobra, to nic się nie będzie produkowało. Wszystko będzie w Azji. To się robi niebezpieczne. No bo co Ameryka będzie produkowała? Software do tego wszystkiego? No, nie tylko software, ale lekarstwa, różne. Software jest dzisiaj, powiedziałbym, głównym elementem napędowym gospodarki amerykańskiej, zresztą nie tylko, w Europie tak samo. Ja nie uważam, że produkowanie jakiegoś tam samochodu daje państwu jakąś przewagę geopolityczną. Ja uważam, że technologia dzisiaj po prostu eliminuje potrzeby niektóre i jest głównym takim napędem. I jak mówię, technologia to nie tylko software, też są różnego rodzaju hardware, a hardware można kupić, czy to w Chinach, czy Tajwanie, czy gdzieś indziej. I są fabryki, które są firmy amerykańskie są właścicielami tych albo współwłaścicielami w różnych krajach. Ja po prostu nie czuję tego, że ponieważ nie robimy czegoś namacalnego, to znaczy, że nie mamy z czego żyć. To nie jest prawda. Żyjemy z usług przede wszystkim. No a tam, gdzie się produkuje, tam życie jest raczej na niższym poziomie niż w państwach, w których produkuje się usługi, technologie, medycynę, co tam jeszcze, sprzęt wysokiego kalibru, na przykład samoloty. Tam się żyje dużo lepiej ludziom niż tam, gdzie ludzie pracują i w fabrykach. Fabryki giną. Inny głośny temat ostatnich miesięcy, czy już właściwie lat, sztuczna inteligencja. I tutaj takie pytanie, jak pan uważa, według pana intuicji, czy to jest tak wielka rewolucja, jaką była na przykład rewolucja przemysłowa, czy może, to oczywiście jest pewna zmiana, to jest coś fajnego, to jest coś pożytecznego, ale to nie jest tak wielka rewolucja, jak chcieliby tego entuzjaści tej sztucznej inteligencji. Ja uważam, że to jest wielka rewolucja. Ja zacząłem używać tak już na serio sztuczną inteligencję, ten chat GPT, 4,
gdzieś tak od miesiąca dopiero, bo jestem zaangażowany w projekt, dość intensywnie, technologiczny projekt i ja odkryłem moc tego urządzenia. To nie jest jeszcze tam wielki wynalazek, to dzisiaj to takie no, niemowlęce kroki ta sztuczna inteligencja robi w tej chwili, ale już w tej chwili ten system jest moim doradcą, konsultantem, lepszym niż mógłbym dzisiaj zatrudnić to w jakiejkolwiek dziedzinie. Zadaję pytania, formułuję swoją sytuację, opisuję, o co mi chodzi i jakie mam tutaj wyzwania, dostaję odpowiedzi, następnie robię po prostu, mam dyskusję z tym systemem. No dobra, na przykład ta odpowiedź jest banalna, na przykład powiedziałem niedawno, daj mi coś bardziej konkretnego albo daj mi coś, co mnie z moją firmę czy ten projekt ustalili na rynku w bardzo unikalny sposób, że będziemy mieli przewagę konkurencyjną, jak zadbać o to, jak zrobić to, jak to. I te porady są niesamowite. 10 lat temu trzeba było płacić $2000 na dzień dla Accenture, konsultanta z Accenture czy z McKinsey czy skądś. Dzisiaj dostanie pan to za darmo. No $20 miesięcznie kosztuje ten chat GPT i to są dopiero początki. Ja uważam, że za 5 lat to będzie 10 razy, no nie wiem ile, 10, 5. Trudno przewidzieć, ale będzie na pewno dużo mocniejsze. Niedawno oglądałem wywiad z głównym technologiem Facebooka, Francuz LeCun, i on uważa, że jeszcze dzisiaj ta sztuczna inteligencja nawet nie jest mądrzejsza niż domowy kot. Ale on i jego to środowisko jest pewne, że na pewno kota prześcigną. No a już to, co ja używam, jest naprawdę fantastyczne. I ja uważam, że to zmieni świat. Na przykład taki przykład. Niedawno czytałem książkę na temat AI w medycynie. I tam ten autor powiedział, że w latach 1950, tam w tym połowie zeszłego wieku, wiedza medyczna podwajała się co rok. Dzisiaj wiedza medyczna podwaja się co 70 dni, czyli w ciągu roku ta wiedza wyrośnie 30-krotnie. Czyli lekarz, który wie wszystko na początku roku, na początku następnego roku będzie wiedział tylko 3 czy 4% tego, co wiedział, co jest na świecie. Oczywiście to trochę jest przesadzone, bo tutaj się liczy wiedza jako liczbę publikacji i artykułów fachowych, ale niemniej jednak ta wiedza rośnie bardzo szybko i tej wiedzy żaden człowiek nie potrafi ogarnąć dzisiaj. Musi do tego być zaprzężona sztuczna inteligencja, żeby lekarz mógł sobie wpisać, tak jak ja wpisuję do czata, podaj mi, co byś zrobił w takiej takiej sytuacji. Lekarz będzie to robił na żywo i będzie mógł dostać najnowszą informację na temat lekarstw, na temat terapii, na temat innych spraw związanych z medycyną. Czyli sztuczna inteligencja w tym następnym kroku będzie fantastycznym asystentem dla każdego prawie człowieka, który chce ją używać. To nie musi być lekarz czy biznesmen, to może być nawet pracownik hydraulik, który chce się dowiedzieć, w jaki sposób rozwiązać jakiś problem. Dzisiaj to może tam szukać na YouTubie, naklikać na obrazków tych widów i straci bardzo dużo czasu, ale za pomocą sztucznej inteligencji będzie miał odpowiedź w ciągu
minuty. Okej, to w takim razie jakie konkretnie widzi Pan zastosowania dla tej sztucznej inteligencji właśnie w biznesie? Tutaj mówi Pan o tym jako asystencie i to nie tylko w biznesie, dla każdego, bo czemu nie, a przy prowadzeniu własnej firmy. No na przykład ja teraz próbuję, pracuję na tym projekcie, w tym projekcie z innymi ludźmi, no i moim zadaniem jest wymyślenie strategii działania firmy. Jak wejść na rynek? No oczywiście moje pierwsze pytanie było, jak wejść na rynek? No to ChatGPT powiedział mi, no trzeba tam zrobić badania rynku, zbadać konkurencję, reklamować, postawić stronę, takie banalne rzeczy. No, ja od razu odpisałem, że to ja to wszystko wiem. Ale daj mi jakąś konkretną sugestię, jak wejść na rynek w taki sposób, żeby pobić konkurencję, żeby nie konkurować z największym konkurentem, tylko w jakiś sensie wejść tak, żebym był nieuzauważalny albo żeby był niewygodny dla konkurenta, żeby po prostu być unikalnym, żeby zachęcić maksymalną liczbę ludzi, potencjalnych klientów, żeby się zainteresowali tym projektem, no bo nie mam pieniędzy, żeby wydawać miliony na Google AdWords czy tam na Facebooka. Mamy bardzo mały budżet, więc jak to działać? Jaka to powinna być strategia? I muszę powiedzieć, że odpowiedzi są fantastyczne. I każdy, kto prowadzi biznes, powinien tego się nauczyć i to używać, bo świat się zmienia bardzo szybko i pomysły, które działały 2 lata temu, mogą nie działać już w biznesie. Konkurencja idzie do przodu, więc trzeba być obeznanym, co się naprawdę dzieje na rynku. I tu właśnie sztuczna inteligencja może zrobić świetną robotę, bo na dzisiaj sztuczna inteligencja to jest właściwie zebrane wszystkie dane ze świata, które są napisane, czy to w internecie, czy w encyklopedii, czy gdzieś tam w czasopismach. I z tych danych, z tej informacji są wyciągane te właśnie te rodzynki wiedzy, którą człowiek sam, no musiałbyś tam siedzieć tygodniami, żeby to wyciągnąć. Sztuczna inteligencja daje mi to w ciągu minuty. I to według mnie każdy, kto prowadzi biznes, powinien tym się zainteresować. To taki jako bardzo fantastyczny konsultant. Oczywiście może moi znajomi używają to na przykład, żeby zaprojektował broszurkę, żeby ChatGPT zaprojektował broszurkę, jakieś prezentacje sprzedażowe, jakieś blogi dla klientów, jakieś instrukcje dla swoich klientów, czyli jakąś całą dokumentację, szkolenie. To wszystko może zrobić dzisiaj sztuczna inteligencja. Taniej i szybciej, niekoniecznie lepiej niż człowiek, czyli człowiek jest potrzebny, ale nie trzeba tych ludzi tak dużo teraz. Na Pana oczach rozpowszechniały się komputery, rozpowszechniał się internet. Jak Pan widzi to, co dzieje się ze sztuczną inteligencją? To postępuje szybciej, wolniej, podobnie? Trudno mi to odpowiedzieć na to pytanie. Tak sobie myślałem, że chyba to robi, to się dzieje dużo szybciej, bo ja, nie wiem, czy tu mam, 2 lata temu, ja mieszkam, zimuję na Florydzie, w tym roku nie, ale normalnie to siedzę tam z żoną 4-5 miesięcy. My tam należymy do takiego klubu, co raz w miesiącu się spotykamy. I to są przede wszystkim ludzie, którzy są emeryci, którzy prowadzili własne biznesy. No i poprosili mnie, żebym właśnie zrobił referat 2 lata temu, dokładnie w lutym, na temat sztucznej inteligencji. Bo wiedzieli, że ja siedzę w
tej technologii, więc myśleli, że ja coś na ten temat wiem. No i tam zrobiłem to prezentację i wtedy właśnie była wersja tego ChatGPT, tylko taka młodsza. I ja na tej prezentacji powiedziałem, że no, sztuczna inteligencja to jeszcze jest bardzo sztuczna. Pisze głupoty. I jako dowód powiedziałem, no patrzcie, tu zadałem pytanie, czy Tad Witkowicz wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku? No i komputer, czyli AI, powiedział, tak, Witkowicz wygrał wybory, dostał 48,23% głosów. To była wielka niespodzianka. Pozyskał 226 elektorów, bo to tak się tutaj liczy, a jego konkurent Mike Vaughn 222 elektory i wygrał to czterema, ta wygrana była wąska, ale wygra. No oczywiście to były bzdury, ale dzisiaj już tego nie napiszę. Dzisiaj powie, że Witkowicz nie startował w wyborach. Czyli postęp jest fenomenalnie szybki, według mnie. Niektórzy twierdzą, że to jest exponential, to jest, nie wiem, wykładniczo ten postęp idzie. Co roku to ta technologia się podwaja swoją siłę, czyli to chyba jest dużo, dużo szybciej. Jak powstały komputery, pecety, jak to się wtedy nazywało, było trudno je zastosować. To było takie wyzwanie. Pamiętam, kupiliśmy pierwszy komputer do firmy i właściwie nie można było znaleźć oprogramowania na to, które by miało jakiś sens biznesowy. Jak znaleźliśmy, to później okazało się, że to programowanie nie działa na tym akurat komputerze. Trzeba kupić inny komputer z innym systemem operacyjnym. Czyli nie było standardów. I te problemy dzisiaj ludzie się nauczyli, że trzeba to robić inaczej. I to wydaje mi się, to idzie dużo, dużo szybciej. Okej, a tak z nieco innej beczki, bo tak rozmawiamy sobie raz na jakiś czas, ja publikuję te rozmowy, inne kanały też z panem rozmawiają i to wcale nie pan ma najwięcej wyświetleń na przykład na polskim YouTubie biznesowym. Są osoby, które są wyspecjalizowane w opowiadaniu o biznesie, niekoniecznie odnoszą sukcesy w tym biznesie. Jak pan myśli, skąd to się bierze? Dlaczego Tad Witkowicz nie ma miliona wyświetleń, tylko 10 czy 20 tysięcy wyświetleń, a ktoś o znacznie mniejszych możliwościach biznesowych, ale pięknie o nich opowiadający, będzie miał odwrotne wyniki, czyli właśnie znacznie, znacznie lepsze? To chyba natura człowieka. Ludzie lubią historię. Ja mówię często o konkretach. A konkrety są nudne. Kiedyś Steve Jobs powiedział, że głównym celem marketing to jest storytelling, czyli opowiadanie historii. Cała sztuka marketingu. Nie mówić o produkcie, o tym, jak on działa, jakie ma funkcje, tylko mówić o benefitach, o historii, jak to będzie dobrze. I to wydaje mi się, no to jest bardzo łatwiej się to przyjmuje. Bo prawda jest nudna, jest trudna, ma różnego rodzaju zależności. Dużo łatwiej jest powiedzieć w jednym zdaniu jakąś myśl. Prawie połowa Amerykanów uznaje, że Trump jest najlepszym kandydatem na prezydenta. Jakikolwiek ktoś to myśli i widzi, no to nie wierzy w to, ale prawie połowa Amerykanów uznała, że on jest najlepszy i nie tylko, uznali też 75% Republikanów, czyli prawie połowa Amerykanów są Republikanie, czyli 70% tych ludzi wierzy też, że Trump był oszukany w ostatnich wyborach, że Biden jakoś sfałszował wybory. I ludzie w to wierzą, bo to jest proste. To, że nie ma dowodów, że było 60 pozew do sądu, Trump robił i wszystkie były odrzucone przez sądy sędziów, nawet republikańskich sędziów, to już za dużo informacji. Ludzie chcą prostych rzeczy.
Ja to zauważyłem, prowadząc firmy własne, że w marketingu, jak się klienci, kiedyś tak mówiłem, że te klienci mają takie pudełka i w te pudełka, a to pudełko mówi, ta firma jest niedobra. Obojętnie dlaczego, to niedobra. Ta jest droga, ta jest stabilna, ta ma dobrą usługę. Ten produkt jest trudny, czyli ludzie lubią to poukładać w takie pudełeczka, bo to jest wtedy łatwo to zrozumieć, to utrzymać w pamięci, a dokładne historie wypowiadania, takie jak ja teraz mówię, to są nudne. W Polsce jest znany taki amerykański autor Kawasaki. I napisał sporo książek. On był wiceprezesem od marketingu w Apple. Czyli to jest cały jego dorobek biznesowy. Niezły, ale jest bardzo popularny. I się wypowiada na rzeczy, no, które nie powinien się wypowiadać. Na przykład na temat ekonomii, na temat giełdy. I kiedyś nawet zapisałem się właśnie na jego takie jedno seminarium, bo zaciekawiło mi, no, co to za człowiek, co on tu mówi. No i muszę powiedzieć, że wytrzymałem tak z połowę tego seminarium, bo to był same banały, same prostoty, takie dziecinne powiedzenia, ale ludziom to jest zrozumiałe i to lubią i to jest takie, można bardzo łatwo oszacować. To giełda będzie szła do dołu, bo tak powiedział Kawasaki. A dlaczego? Czy on wie? Nie. Ale to już za dużo. To jest za dużo myślenia. Czyli wydaje mi się, że człowiek lubi upraszczać i nie wchodzić w szczegóły. No i ludzie, którzy potrafią mówić w taki sposób, ja tak nie potrafię. Trump potrafi, mimo tego, że nic nie wie, ale połowa Amerykanów uważa, jak powiedziałem, że jest idealnym kandydatem, najlepszym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli to takie, natura to chyba jest wynikiem ewolucji, bo nasi przodkowie 200 tysięcy czy tam 300 tysięcy lat temu żyli na Samanie, jak się dużo zastanawiali, co to jest tam, coś szumi w krzakach, czy zaczęli to rozważać, to byli zjedzeni przez tygrysa, czy ich geny się skończyły. A ci, co mówili, okej, tam pewnie jest tygrys, uciekamy. I ci przeżyli. No i to chyba w ramach tej ewolucji pozostało nam, że mamy takie tendencje upraszczać, bo to jest łatwe. I nie ma tak wielkiej szkody, jeśli tak robimy. Czyli nie ma za to żadnej takiej wielkiej ceny. Natomiast jeśli już ktoś prowadzi biznes i jest zaangażowany i czuje te problemy, to on chętnie ze mną rozmawia. Czasami rozmawiam z ludźmi godzinami o różnych szczegółach, bo oni, im te szczegóły są potrzebne. Widzę, że trochę pan tak nawet zaczepia tego Trumpa, to nie mogę teraz nie zapytać, co takiego panu w tym Trumpie nie pasuje. Mówi się przecież, przynajmniej w Polsce, że to człowiek z biznesu. Miał 6 bankructw. Ojciec mu dał, nie wiem ile, 400 milionów 50 lat temu. To jest nie byle co. On nic mądrego nie powiedział jeszcze, jak z tego, co słyszałem. Siedział w telewizji przez 10 lat, jako udawał biznesmena. Ktokolwiek, kto prowadził, ten był taki apprentice, ten się program nazywał. Wiele ludzi na to oglądało. Jak ja spojrzałem, oglądałem go tam raz czy dwa. Mówię, nikt tak biznesu nie prowadzi, tak jak on to robił w telewizji. Ale znowu ludzie uprościli sobie, że facet ma pieniądze, był w telewizji przez 10 lat. To znaczy, że coś wie na temat biznesu. A to, że zbankrutował, że to już detale, które są nudne i nie ma,
Ludzie nie mają cierpliwości z tym się zajmować. Ja uważam, że nie chcę wchodzić w politykę, ale ponieważ pan o tym, no, o tym mówimy, ja uważam, że na Trumpa głosują dwie kategorie wyborcy. Bardzo bogaci ludzie, którzy, tak słyszałem, jeden mi powiedział, ja głosuję kieszenią swoją, bo Trump obniży podatki. Ale są też, a druga kategoria ludzi, to są ludzie właśnie, którym się nie powodzi, którym się źle żyje, którzy uważają, że Trump rozwali tą całą strukturę państwową, bo uważają, że to właśnie przez to państwo, przez te elity, przez te, ci tam w Kalifornii, czy tam w Massachusetts, ci intelektualiści, oni doprowadzili do tego, że mnie się tu źle w Detroit powodzi, a Trump to jest taki, no, on to wszystko rozwali i ustawia, i on jest taki jak ja. On, no, prosto myśli, nie, mówi takimi słowami, które ja rozumiem i lubią go właśnie za to, że on jest taki podobny do nich. To, że on w ogóle o tych ludzi nie dba, to już za dużo myślenia. I tak jak o tym mówiliśmy przedtem, no, to takie nudne, to już detale, po co o tym myśleć. Czyli to są takie dwie kategorie wyborców, którzy na niego będą głosować i głosują. To wróćmy może do biznesu. Ja zadam takie pytanie. Trochę ponarzekaliśmy na tych tutaj ludzi niekoniecznie z biznesu, a dużo mówiących o biznesie, więc pytam człowieka wprost z najpierw małego, potem średniego, aż w końcu wielkiego biznesu. Załóżmy, ma pan dzisiaj 19 lat, $1000 w kieszeni, skończył pan szkołę średnią, ma pan wspaniałych, kochających rodziców, no ale nie mogą panu pomóc finansowo. Jakie decyzje na starcie tego swojego, no już prawdziwie dorosłego życia pan podejmuje, żeby osiągnąć jak największy sukces biznesowy? W ogóle jakikolwiek sukces, ja uważam, że życie się odkrywa, że życie się nie planuje, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą okazje, czy to do biznesu, czy do działania jakiejkolwiek innej działalności. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w czym będziemy dobrzy, w czym będziemy lepsi od innych, bo biznes to konkurencja. I w ogóle zresztą osiągnąć sukces, czy to w nauce, czy w sztuce, czy na boisku piłkarskim, czy w biznesie, trzeba być lepszym. I my nie wiemy. Jako 19-latek naprawdę nie wiemy nawet, czego nie wiemy w takim wieku. Więc ja bym szukał okazji, nie okazji. Najpierw trzeba znaleźć właśnie, co mnie interesuje, co lubię robić i w czym mogę być dobry. I pogłębiać tą wiedzę, bo żeby być dobrym w biznesie, nie wystarczy mieć pomysł, trzeba być lepszym. Jeśli ktoś chce grać w Barcelonie, no, to nie może, no gram, bo mi się podoba, lubię piłkę, wyskoczę tam, pokopię trochę. Nie. Takich Lewandowskich jest na świecie bardzo mało. I odkrywanie to jest właśnie cała sztuka sukcesu. Ja niedawno z żoną obchodziliśmy 50-lecie naszego ślubu. I tak sobie siedziałem raz i myślę, jak to się stało, że się pobraliśmy. No historia jest dokładnie, to był los. Kiedyś studiowałem w Toronto, przyjechałem do domu, do rodziców, 50 kilometrów na wschód od Toronto, na weekend, siedziałem w kuchni i tam patrzę, na stole leży gazeta polska, polonijna, którą mój tata czyta. Ale tak z nudą wziąłem, zacząłem przeglądać tą gazetę i tam w środku widzę mały artykulik, gdzie pisze, że jest fundacja amerykańska, fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku, która funduje stypendia
Kanadyjczyk, Polonii, polskim dzieciom z USA i Kanady do Polski, na studia na UJ w Krakowie. Ja myślę, podali adres, więc ja napisałem list. Nie licząc, że z tego coś w ogóle będzie. No bo nie wiem, po kilku tygodniach przyszedł formularz, wypełniłem formularz, wysłałem to znowu. Znowu myślałem, że co to tylko strata czasu. No ale przyszedł list, że dostałem stypendium, że jadę do Polski na studia, roczne studia. Wszystko opłacone, darmowe, no mówię, no świetnie, no jadę. Przyjechałem, trzeba było przyjechać tam parę tygodni, zanim się zaczął rok szkolny. Zamieszkałem w takim domu studentów Żaczek w Krakowie. No ale tam jeszcze rok studencki się nie zaczął, kuchnia nie działała, więc trzeba było jechać na Politechnikę autobusem na obiad. No i tak sobie jeżdżę na ten obiad. Ja jadę na ten obiad i zauważyłem dwie dziewczyny. Rozmawiałem po angielsku. No się podłączyłem zaraz. No i się okazało, że one też tu przyjechały. One są ze Stanów i też są na tym stypendium podobnym jak mój. Też jadą na Poliwudę. No więc poszliśmy, zjęliśmy ten lunch, obiad. Później odwiozłem ich i ta jedna poszła do swojego pokoju, a ta druga, staliśmy tak chyba z godzinę na korytarzu rozmawiać. No i to jest moja żona. Teraz, gdyby nie to, to bym mieszkał dalej w Kanadzie, bo żona jest Amerykanką, nie za bardzo chciała mieszkać w Kanadzie, mieszkaliśmy tam raz 3-4 lat. Zacząłem szukać pracy i znalazłem pracę niedaleko Bostonu. Przyjechaliśmy tu i tutaj. Znowu trafiłem szczęśliwie na to i tamto i tak dalej. I z tego jestem, gdzie jestem, bo przeczytałem te małe artykuły w gazecie polonijnej. Tego się nie da przewidzieć. Nie dałoby w żaden sposób ani przewidzieć, ani zaplanować, ani nawet sobie wymyślić, że takie coś jest możliwe. I więc ja uważam, że młodzi ludzie powinni szukać tego, co im się podoba, co będą chętnie robić, żeby zgłębić wiedzę i żeby być lepszym niż inni, bo tylko wtedy mają jakieś tam szanse na sukces. I to może trwać, jak ktoś ma 19 lat, to może trwać 10 lat. Ja bym się nie spieszył z biznesem tak szybko, bo żeby założyć biznes, trzeba mieć właśnie tą unikalną wiedzę. Trzeba być jakoś lepszy niż to, co jest na rynku, czyli konkurencja. A jaka była najbardziej skuteczna zmiana w pana decyzjach biznesowych? Jaka zmiana pozwoliła panu najbardziej zwiększyć zarobki? No to też odkryłem tak przez przypadek, ale za pomocą konsultanta. Konsultant właśnie mi powiedział, rozmawialiśmy tam, zatrudniłem go na kilka dni, przychodził i rozmawialiśmy tak i doradzał to i tamto. No i bo rynek się rozwijał. Na tym rynku, gdzie akurat myśmy wystartowali, się rozwijał, ale było chyba z 10-15 konkurentów. I każdemu się powodziło dobrze, bo rynek się rozwijał szybko. To był rynek sieci komputerowych. 1987-88 rok. No i ten konsultant mi mówi, słuchaj, na rynku nie ma tak, żeby było 12 firm, które robią podobne produkty. Ja mówię, jak to nie ma? Dlaczego nie ma? Duży rynek. Nie, nie, nie. Jest konkurencja i tylko zostaje jeden, numer jeden, może dwa, góra trzy. Więc jeśli się nie zaliczysz do tej trójki, to zginiesz. No ale jak? Myślisz, że nam idzie dobrze. Słuchaj, klienci nie mają czasu rozmawiać z 12 firmami. Bardzo szybko klienci upraszczają, że okej, ta firma jest liderem, ta jest numer dwa, to z nimi też pogadamy, a trójka, no jak będę miał czas, to z trzecim też pogadam, ale nie będę gadał. Czytał ofert z 10 firm.
Więc jeśli nie zakwalifikujesz się do tej pierwszej trójki, to giniesz. I to było odkrycie, które było dla mnie nie było oczywiste. Myślałem, że no jak idzie taki rynek, no to każdemu będzie dobrze. No i właśnie wtedy skoncentrowałem i weszliśmy, musieliśmy się wyróżnić. I to właśnie jak być numer jeden, numer dwa, numer trzy. Trzeba się wyróżnić, żeby być unikalnym, żeby klienci byli zaciekawieni, bo my akurat nie byliśmy największą firmą, byliśmy gdzieś tam może na miejscu siódmym, ósmym. Więc jak się wywindować na pierwsze czy drugie miejsce? Na pierwsze nam się nie udało, ale wyszliśmy na drugie, czasami na trzecie, dlatego że mieliśmy coś, czego inni nie mieli. Czyli to jest właśnie taki drugi element tego sukcesu, że robić to, co jest oczywiste, to wcześniej czy później przegrasz. Trzeba robić coś, oferować coś, co nie jest, no co jest naprawdę unikalne. I to nad tym trzeba pracować. Ja bardzo często doradzam właśnie ludziom i właśnie mówię im, że mając więcej funkcji, to niekoniecznie. Trzeba zrozumieć, co jest najważniejsze dla klienta i nie dla każdego to będzie ważne, więc musisz wybrać segment rynku i dopasować potrzeby tego klienta, to znaczy swój projekt, produkt czy usługę do potrzeb tego klienta i to twoja usługa musi być unikalna. Bo jeśli nie jest unikalna, no to wtedy wszyscy konkurują ceną i to jest, no, to jest spadek. Wszyscy tracą na tym. Więc musi być unikalne. Mercedes jest unikalny, ma markę. No, Tesla jest unikalna, prawda? Więc to są te dwie rzeczy, że po pierwsze trzeba być numer jeden, numer dwa, góra, numer trzy. Drugie, trzeba mieć unikalną ofertę i ta oferta nie będzie przydatna dla wszystkich, tylko będzie wycelowana w konkretną grupę. I ta grupa jest, no to się czasami nazywa nisza, rynek niszowy, ale od tego trzeba przynajmniej zacząć, a później można się rozwijać, rozkręcać, ale żeby przeżyć te pierwsze 3-4 lata w biznesie, to jest warunek niezbędny do sukcesu. A z nieco innej beczki, niedawno, parę miesięcy temu, w wywiadzie dla naszego drugiego kanału, dla młodzieży, Nam Zależy dla Młodzieży, mówił pan, wspominając o swojej żonie, że ta idąc do sklepu, oczywiście wybiera najtańsze produkty, to znaczy najtańsze i najlepsze, chociaż mogłaby kupić cały sklep. Przypomni pan, jakie jest uzasadnienie? Po co tak robić, skoro się ma tyle pieniędzy? Więc oboje mamy szacunek dla pieniędzy. To jest troszkę może nawet przesadzone, ale ja uważam, że pieniądz to jest jak tlen potrzebny do życia. I wydawanie pieniędzy tak byle jak to byłoby marnotrawstwem według nas. Więc my gdybym miał wydać na coś 10 tysięcy dolarów, no to bym się zastanowił, ok, to za 10 tysięcy to ja mogę sponsorować studenta z Polski na tutaj w Stanach. I tak robię. Co roku sponsoruję paru studentów z gimnazjum w Polsce, którzy tutaj uczęszczają do szkół prywatnych. I no, uważam, że to jest dobre wydane pieniądze, a kupienie czegoś za 10 tysięcy dolarów, jeśli można kupić coś za 5 czy za 1000, to ja po prostu nie doceniam. Ja mam znajomego, żona kupuje tam jakieś, ma torebkę Louis Vuitton, która kosztuje 18 tysięcy czy coś takiego. Moja żona by takiego czegoś nigdy nie kupiła. Czy to really ma jakąś wartość? Ja nie wiem. Nie.
bo może jesteśmy jakoś inni, inaczej myślimy, na pewno ktoś nas posądzi, że źle słuchając tego, ale szacunek dla pieniądza, bo wiemy, jak trudno trzeba było na to zapracować. I wiem, jak to jest, jak się nie ma wcale pieniędzy, bo tak się wychowałem. Więc może to mi pozostało, że no, tego tlenu jak nigdy nie za dużo. Zapytałem o to wszystko dlatego, że no właśnie, pan wtedy podawał przykład takiej zwykłej, najzwyklejszej wizyty w sklepie. No i wie pan, tak się zastanawiam, wizyta w sklepie, no to biorę jakieś drobne produkty i tak dalej. No, dla pana wydać 10 tysięcy dolarów to pewnie tak jak dla mnie wydać dolara. Z kolei dla pana wydać tego dolara czy 10 dolarów, no to, to tak jak dla zwykłego człowieka, dla mnie czy dla kogoś innego, no to to jakieś ułamki centa, powiedzmy. I myślę, że większość ludzi pomyśli sobie, no, no to po co już taki zakup rozważać? To nawet przy dużo mniejszych zarobkach ludzie po prostu nie patrzą na ceny w pewnym momencie. Przy kolejnych takich zwykłych zakupach. A pan mówi o tym, że choćby mogli państwo kupić cały sklep, to i tak na ceny się patrzy. Nie wiem, to jest jakiś nawyk chyba. Ja kiedyś wydałem ćwierć miliona dolarów na system do audio system. Głośniki, wzmacniacze i tak dalej, i tak dalej. I to było dawno temu, jakieś 20 lat temu, czyli te pieniądze, fortuna. I używałem go przez chyba 5, 7, 8 lat i mi się później, no, przeprowadzaliśmy się i nie mogłem tego systemu wziąć ze sobą, więc go sprzedałem i kupił go jakiś oligarcha w Moskwie, który budował właśnie studio filmowe, znaczy kino u siebie w domu i potrzebny był taki mój system. Czyli no, czasami mi się uda takie wariactwo zrobić, ale to jest raczej no, raz czy dwa razy w życiu. Raczej mamy poszanowanie do pieniądza. Jak się tak słucha wywiadów z panem czy wykładów, to pan czasami sobie pozwala nawet na takie stwierdzenie, że życie nie ma sensu. I tak się zastanawiam, bo jednak udziela pan pewnych rad. Jednak chce pan dla ludzi dobrze. Chce pan pomóc, jeśli pan może. A z drugiej strony, no to co pan mówi, że życie nie ma sensu, to chyba jest nawet trochę takie nieodpowiedzialne społecznie. Tak demotywować często młodych ludzi, którzy pana słuchają. To jak nie ma sensu, no to co się będę starał, co będę robił? Więc to słowo sens może jest trochę szeroko pojęte. Miałem na myśli trochę coś innego. Nie znaczy, że nie mówiłem to, że no nie ma sensu, więc sobie strzelić w głowę. To nie o to chodziło. Chodziło o to, że my jako człowiek, jako homo sapiens, uważamy, że jesteśmy w jakimś sensie wybitni, specjalni, że wszechświat jest dla nas, że Bóg nas stworzył, że ewolucja dążyła do tego, żeby stworzyć istotę myślącą. Ale tak nie było. I tu ten nie ma takiego sensu. Nie jesteśmy, my jesteśmy tutaj przez przypadek. Jest taki film na YouTubie, każdemu radzę to zobaczyć. Historia Ziemi w godzinę. Ziemia ma 4,5 miliarda lat, a godzina ma 3600 sekund. Czyli jedna sekunda to 1 250 000 lat. No i jak się patrzy ten film, to jest animacja. Właściwie nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje przez pierwsze 47 minut. Wtedy pojawiają się jakieś tam takie zwierzątka malutkie, co pływają gdzieś w oceanie. 56 minut, to w tej 56 minucie pojawiają się dinozaury. W 59 minucie kometa jakaś tam spada koło Meksyku, czy to meteor, niszczy całe życie, które, no prawie całe życie, które wtedy było na Ziemi. Gdyby ta kometa uderzyła, ta kometa leciała 20, naukowcy szacują, że to jest, leciała gdzieś tam 20 milionów lat. I gdyby się spóźniła o 3 minuty, to by uderzyła w środek
Pacyfiku. Gdyby o 3 minuty była wcześniej, to by uderzyła w głębiny Atlantyku. Może by nie wyginęły dinozaury. A ponieważ wyginęły, przetrwała mała myszka, która była pod ziemią. To jest ssak, z którego my się wszyscy wywodzimy. Czyli to, że my jako istota żyjemy, istniejemy, tam nie ma żadnego designu, nie ma żadnego... To jest po prostu przypadek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że na świecie żyje i żyło ponad 100 miliardów ludzi. I ja i ty żyjemy. Jaka to jest szansa, że my istniejemy? Jeszcze jedna rzecz. Prawdopodobieństwo, że moi rodzice spłodzili mnie jako mnie, a nie jakąś inną wersję mnie, jest obliczane na 1 na 100 trylionów, czy 1 na 400 kwadrylionów, to jest 4,17 zer, prawie zerowy. Czyli każdy z nas wygrał niesamowitą, największą loterię, jaką tylko można sobie wyobrazić. Wygraliśmy loterię. Nie jesteśmy jakimś planem czyimś, po prostu wygraliśmy loterię. Co mnie motywuje tym, to jest to, że właśnie ja wygrałem taką loterię i ja się z tego chcę cieszyć. Tak jakbym wygrał duże pieniądze na loterii, to bym się cieszył z tego i ja z tego się cieszę. I to mnie motywuje, żeby nie marnować dnia. Każdy dzień to jest, no kurczę, cieszę się z tej loterii, bo jestem. Czyli nie chciałem demotywować ludzi, tylko po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że tu nie ma jakiegoś celu dla ludzi. Jesteśmy przypadkiem w kosmosie i cieszmy się z tego. To może celem jest to dla ludzi, że skoro jesteśmy takim przypadkiem, skoro to wszystko jest takie nieprawdopodobne, a udało nam się stworzyć to wszystko, co już do tej pory stworzyliśmy, to właśnie niech tym wielkim celem będzie nasze przetrwanie, nasza ekspansja. Niedopuszczenie do tego, żeby nas kiedyś natura czy cokolwiek innego zlikwidowała. Nie tylko natura, ale na sami siebie możemy zlikwidować. Często słucham naukowców, którzy tam spekulują o życiu w kosmosie. Większość uważa, że życie jest w kosmosie, bo warunki, które były na Ziemi, pierwiastki, które są potrzebne do życia, one nie są unikalne dla Ziemi, one są wszędzie. Wodór, węgiel, tlen, azot. Ale czy jest życie inteligentne, czy są istoty myślące, to już zupełnie coś innego. Na Ziemi żyło ponad miliard gatunków, a tylko jest jedna myśląca. Gdyby tak powtórzyć historię Ziemi, to najprawdopodobniej nie byłoby ludzi na Ziemi. Czyli jesteśmy znowu wracam do tego, że to jesteśmy takim wielkim przypadkiem i do końca ja uważam, że nie jesteśmy odpowiedzialni. Walczymy, mamy wojny. Ja uważam, żeby ludzie przetrwali, trzeba będzie, nie wiem, czy to za 50 lat, czy za 500 lat, ale według mnie będzie jeden rząd na Ziemi. Nie będziemy walczyć, bo co to za różnica, czy ktoś mieszka, czy znaczy Rosja, Chiny, USA, to są konstrukty, to są wymyślone pojęcia. Państwo to jest wymyślona taka struktura. Często jadę do Kanady, przejeżdżam przez granicę. Tak, nie ma różnicy. To jest wymyślone, że tam jest akurat jakaś granica. Czyli do tej pory ludzie walczyli, zniszczyli siebie i przy okazji wybudowali różnego rodzaju broni, która może z nas wszystkich zagładzić w ciągu godziny. Niecałej godziny. Kiedyś czytałem książkę, że w latach 60. USA miało plan uderzenia na Związek Radziecki i kraje komunistyczne, czyli Polskę też. I w ciągu pierwszych 30 minut miało zginąć 75 milionów ludzi.
Był taki plan, USA miało taki plan. Rosjanie pewnie też mieli taki sam plan, podobny. Czyli tak było blisko, że my mogliśmy się wyniszczyć wszyscy. Ja uważam, że żeby ludzkość przetrwała, będziemy musieli rozwiązać ten problem sztucznych religii, sztucznych państw, sztucznych teologii czy tam ideologii, bo to wszystko wymysły ludzkie. Trzeba w końcu, jesteśmy tylko jedna, jest takie nie wiem, czy widziałeś artykuł Pale Blue Dot, czyli to jest jasno-biała kropka. W 1990 roku jeden z Voyager to są dwa statki, zrobił zdjęcie z Ziemi z 6 miliardów, odległości 6 miliardów. I tam jest nic, tylko ciemno i taka malusieńka kropeczka, mniejsza niż ziarko maku. I Carl Sagan, znany, już nieżyjący astronom, napisał taką świetną historię, znaczy opowiedział to o tym zdjęciu. Za każdym razem to czytam, to łzy mi idą do włosów. Mówi, spójrz na tą kropkę, to my, to nasz dom. Tu żył każdy, kogo kochasz, każdy z kim się przyjaźnisz, każdy król, każdy złodziej, każdy święty, wszyscy, tu, każdy inwentor, każdy, który niszczyciel, wszyscy tu żyjemy i nikt nam nie pomoże. Ta kropka to jest tak malusieńkie, a otchłań jest ciemna, nic nie widać. I to trzeba, żeby ludzie to zrozumieli i zobaczyli, że po co my walczymy, po co Rosja walczy z Ukrainą, przecież to jest bez sensu. Po co w ogóle USA miałoby walczyć z Rosją? Rosjanom byłoby lepiej, gdyby byli częścią Unii Europejskiej. Po co im państwo Rosja? Polakom jest dużo lepiej niż są w Unii. Wiem, że niektórym to się nie podoba, ale to zawsze takie, że coś nie wszystko pasuje na 100%, ale ta wspólnota, uważam, to będzie tym rozwiązaniem. Jeśli tego nie zrobimy, to zginiemy jako gatunek. I może nawet Ziemia jako będzie zniszczona, będzie skałą. To na sam koniec jeszcze jedno pytanie, specjalnie właśnie zostawione jako ostatnie. Czy człowiek ma wolną wolę? A jeżeli nie ma, to kto lub co decyduje o tym, czy my teraz będziemy dalej rozmawiać, czy pan po prostu wyłączy to połączenie? To jest bardzo aktualny temat dzisiaj naukowy. Jest taki profesor na Stanford University, Robert Sapolsky, napisał książkę niedawno na ten temat, taką dość obszerną, że wielu naukowców uważa, że nie ma wolnej woli. Bo patrz, człowiek ma mózg, mózg się składa z komórek, komórki składają z atomów, atomy się składają z protonów, elektronów i neutronów, neutrony i protony składają się z kwarków. Wszystko to działa według zasad fizyki i natury. Gdzie, jak, kto to może zmienić? Czyli mózg coś produkuje, każe mi machać ręcami na przykład. Kto by to mógł zmienić? Jak? Jak? To wszystko, co się dzieje w naszym mózgu i w naszym ciele, to idzie według praw natury i tego się nie da zmienić. Teraz, ale ludzie jednak podejmują decyzje, prawda? Robią te decyzje i nam się wydaje, że mamy tą wolną wolę, bo możemy podjąć decyzję. Ale jak się spojrzy, trzeba się zadać, ten Robert Sapolsky właśnie tak mówi, że słuchaj, jak podejmujesz taką decyzję, to zapytaj dlaczego, co się stało przed tym. A co się stało przedtem? A co się stało przedtem? Jeśli tak aż do końca. I on naukowo tłumaczy, że nawet będąc zarodkiem w łonie matki, już jesteśmy programowani. Czyli my mamy program w głowie, który jest zbiorem naszych przeżyć, naszych doświadczeń i ten mózg reaguje na bodźce. Jak algorytm komputerowy, software'owy.
jakiś tam bodziec jest, jest reakcja. Teraz pytanie na przykład. Gramy w szachy, ty i ja gramy w szachy. No i podejmuję decyzję, taki ruch albo taki ruch. Okay? Tam się wydaje, że to mam wolną wolę. No bo rozumiem grę i reguły, mam trochę doświadczenia, więc bazując na tym robię taki ruch albo inny. No i nam się wydaje, właśnie każdemu z nas, a ty robisz inny ruch i ja znowu i tak dalej. Czyli gramy, to jest wolna wola. Ale teraz wyobraź sobie sytuację, że gramy z komputerem. Czy komputer ma wolną wolę? Czy komputer jest świadom tego, że podejmuje decyzję? Nie. To jest algorytm, który działa na podstawie tego, co się nauczył, trenując w szachu. Więc ja uważam, że to jest całkiem niezłe wytłumaczenie, że wolna wola to jest złudzenie. Oddziałujemy na reakcję, reagujemy na bodźce, a algorytmy, które u nas są w głowie, są naszą prywatnym takim no, zbiorem wszystkich doświadczeń, łącznie z tym, że w łonie matki, zaczynając od tego, nawet kulturowo, co nasi przodkowie, Polacy myślą w taki sposób, Amerykanie inaczej, to są rzeczy, które powstały setki lat temu i to wszystko jest ta kumulacja tego wszystkiego zaprogramowana w naszym mózgu, daje nam złudzenie, że podejmujemy decyzję, ale właściwie tak reagujemy na to, co widzimy, co słyszymy, co czujemy, co ktoś powiedział i tak dalej. Czyli ja to w ten sposób widzę. Okej. Niestety musimy już kończyć. Mam nadzieję, że to, że w tym momencie kończę ten wywiad, to jest moja suwerenna, niezależna decyzja, na którą mam wpływ, a nie mój zaprogramowany mózg, że jednak na tej ziemi jakąś decyzyjność mam. A mówię tak, no bo jednak wydaje mi się, że świat będzie piękniejszy, jeśli widzimy w nim jakiś sens i czujemy tą swoją suwerenność. No bo jeśli wszystko z góry zaprogramowane, idąc dalej, jeśli wszystko tak naprawdę gdzieś tam nie ma sensu, no to bardzo pesymistyczne to wszystko. No kończysz pewnie dlatego, że patrzysz na zegarek. To jest twój bodziec. Poniekąd tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Okej, okay. Bye.